prawda, nowe laptopy oraz komputery z serii Legion prezentowane były już na targach Gamescom w Kolonii, lecz po raz pierwszy pojawiły się one w Polsce. To jednak nie wszystko. Czym pochwalił się gigant z Chin i co mają do zaoferowania nowe maszynki do grania z serii Legion? Czytajcie ten news oraz oglądajcie ten film. Współpraca z Disneyem. Uderzamy z grubej rury, pomyśleli prawdopodobnie przedstawiciele Lenovo. Jednym z największych zaskoczeń była współpraca z prawdopodobnie największym producentem bajek na świecie. Na czym ona polega? Otóż na nowym hełmie VR od Motorola oraz Lenovo. Stworzone na niego zostaną gry na podstawie najpopularniejszych marek bajkowych, filmowych, komiksowych, jak chociażby Iron Man VR czy Spider-Man VR. Na pokazie mogliśmy poczuć przedsmak kooperacji gigantów w formie zabawy jako rycerz Jedi. Już raz wspominaliśmy na naszym kanale oraz stronie, na czym polega ta technologia i dlaczego jest rewolucyjna, ale warto przypomnieć. Przede wszystkim ilość kabli ograniczona jest do minimum, tylko do jednego w praktyce. Zazwyczaj korzystając z technologii VR zmuszeni jesteśmy do nadmiernej uwagi, bo w każdej chwili możemy potknąć się o stos kabli. Jeżeli ich nie ma, to prawdopodobnie jakość wideo nie jest zaskakująca, a przeciętna, jak to jest w przypadku Samsung Gear VR. Oprócz tego, jeżeli po pokoju nie są rozstawione sensory, to nasz ruch jest mocno ograniczony. Liczy się tylko wtedy ruch samej głowy, a nie całego ciała. W tym przypadku oba te mankamenty znikają, dlatego ten model ma ogromny potencjał. Co oprócz tego? Lenovo chwali się współpracą z influencerami oraz wynikami zasięgów w social media. Kampania 30 Days to Pro wyłoniła 5 najlepszych graczy CSGO, którzy od teraz należą do drużyny sponsorowanej przez Computronic oraz Lenovo. Gratulujemy! A teraz czas przejść do tego, co wideotesterzy lubią najbardziej, czyli do komputerów. Omawiamy teraz nowe komputery typu desktop. Przedstawiono 4 nowe modele, które przeznaczone są dla różnych rodzajów klientów. Od tych najbardziej wymagających graczy po pracowników biurowych, wymagających lekko wychodzącego poza standardy sprzętu. Wizualnie prawie niczym się od siebie nie różnią, jednak tylko jeden model wychodzi przed szereg. Jest to Legion 720 Cube. Jak sama nazwa podpowiada, ma on przypominać bryłę, która na dodatek jest przenośna. Na wierzchu obudowy wystaje rączka, dzięki której możemy swój komputer przenieść w inną lokalizację. Nie jest to jednak laptop, ponieważ w środku znajduje się pełnoprawna karta graficzna, bez znacznika M. Dokładnie jest to GTX 1070 lub 1080 od Nvidia. Natomiast sercem, albo raczej procesorami, mają być najnowsze procesory od Intela, 7. generacji, do wyboru, do koloru. Więcej na temat tych komputerów będziecie mogli przeczytać na naszej stronie wideotesty.pl, więc zapraszamy, ponieważ konfiguracja jest bardziej skomplikowana i jest wiele możliwości. Lenovo nie sprzedaje jednego komputera, ale kilka konfiguracji konkretnych modeli. Ostatnim ciekawym newsem jest moduł do Motorola Z2. Lenovo i Motorola tworzą moduł do telefonu w stylu Legion. Na czym on polega? To zwyczajny kontroler. Ale żeby nie było, że jest to zwyczajny kontroler, to trzeba było coś do tego dodać. Telefon jest wtedy mocniejszy oraz posiada mocniejszą baterię. To by było na tyle w tym filmiku, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, aby być na bieżąco i subskrybować nasz kanał. Ja jestem znany na YouTubie jako Bartek Graczo, no i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!